przyjechał kolejny nowy nabytek, dwie beczki do ciągników na przedni tuz do gaszenia, zaraz będziemy je ściągali, jeśli jak ją ściągniemy, to coś wam więcej powiem na ten temat. Nie było. Beczki zostały już ściągnięte, tak one wyglądają, beczki z firmy Max Metal. Już zapewne możecie się domyślać, do jakiego ciągnika ta beczka będzie. Jasne, że do John Deere'a wartkowego, dlatego w kolorze zielonym. A tutaj czarna beczka, taka uniwersalna, do każdego traktora. Na specjalne zamówienie szefa chciał takie malowanie czarne, beczki o pojemności 1000 litrów. Powiem wam, fajne wykonanie tego. Tutaj mamy halogeny z przodu. Będę musiał wtyczkę sobie zrobić ze światłami, bo z przodu niestety w 290C nie mam. Tu widzę, powietrze się podpina, także zaraz będziemy testowali te beczki, będziemy podpinali je za niedługo na przedni tuz zamiast odciążników. No co wam, drodzy widzowie, powiem, jak się wleje tutaj 1000 litrów wody, także to ładny balast będzie. Ja mam z przodu 1,5 tony, no to sama beczka, nie wiem ile ona może, z 200 kg waży, ciężkie to jest. Nie, nie jest to jakieś tam mocno ciężkie, no nie wiem, 200 kg myślę, że maksymalnie to będzie ważyło. Chociaż nawet nie wiem, ile to może ważyć, 200 kg, Patryk? Około 200 kg, pan kierowca mówi, że to około 200 kg będzie ważyło. Także jeszcze 1000 litrów jak się wleje wody, cieczy, to no to mamy ładny balast z przodu. Tu już oryginalnie beczka przyszła z wężem. Powiem wam, fajne wykonanie, ciekawie to wygląda. Od razu będzie trzeba chyba kule wymienić na większe. No i będę musiał w ciągniku też i powietrze pociągnąć do przodu, jakoś ładnie to zrobić. Także dzisiaj akurat do roboty będę miał co robić, ponieważ po weekendzie zaraz myślę, że będziemy ruszali z dalszymi żniwami, z dalszym koszeniem, także jak będziemy jechali kosić, żeby już wszystko było gotowe. Właśnie jakieś kule sobie znalazłem, idę sobie je zamontować na beczkę i wezmę sztaplarkę. Stanę sobie tutaj gdzieś na równym traktorem i sobie podwiozę tą beczkę sztaplarką i będziemy zakładali, montowali ją naprzód. Też taki wąż dostałem od Bartka, tylko muszę końcówki zmienić, no i to, że jest pęknięty, też będę musiał, muszę to zmienić. I musi być tutaj końcówka taka sama jak tutaj, żeby mógł się wpiąć do ciągnika. Tak to wygląda. Idę sobie to zrobić na warsztat. Nie mogłem nigdzie sztaplarki znaleźć. Tyle magazynów jest. Przeszedłem cały plac, nie znalazłem sztaplarki. I w ostateczności teraz ładowarką to przewożę. Pierw zbiornik Bartka, przewiozę go tam, ustawię koło zbiorników. I swój podwiozę pod traktor. I będziemy zapinali. Miał mi Mateusz pomóc, ale on ściemnia tak, że masakra. Jest zajęty jak zwykle czymś innym.
Ale będziemy mieli zestaw. Ale zadowolony. Ja lubię takie gadżety. Ja tam lubię takie małe. Przeciągniemy wąż do powietrza. Zatankujemy wodę. Taki to będzie git. Ty, ale lekka ta beczka jest, bo ja nie na pusto się spędzę. A nie jest równo? Zrób takie ładne ujęcie, wcześniej będzie na miniaturkę. Odejdź trochę. Pokaż mi to. Będzie? Chłopie, git. Gites! Dobrze to wygląda. Myślałem, że będzie większa ta beczka. W sensie, że będzie światło zasłaniała w ogóle. Tutaj, drodzy widzowie, taki fajny otworek miałem. I tu przepuściłem wąż. I tu go podpięliśmy. Oczywiście najchudszą osobę wrzuciłem między błotnik a koło, między maskę a koło. Puszczamy dołem czy górą? I teraz poczekaj, po tym wężu musimy jakoś tu, ty poczekaj. Ale tu też jak Ośka będzie pracować. No właśnie, tak. No, no ale tu go trytkami zepniemy. Tu go trytkami zepniemy. Mati. Mamy tyle trytyny? Bo jeszcze mogę go tu przez... Ale tu nie, bo tu będzie się syf pchał. To już będzie za bardzo skomplikowane. Ty, albo tu go możemy przepuścić. Tu zawsze mogą te... Co? No nie przesadzaj, chłopie. I go trytkami. I teraz, drodzy widzowie, się zastanawiam, bo tu mamy fanfarę. I czy trójnik nie założy do tego węża od fanfary i go tu po prostu podpiąć? Spróbujemy tu pierwszy. Czy go przeciągamy z tyłu? Bo ogólnie ja wam powiem, mam tu wyjście na powietrze zrobione. Tutaj, tylko by trzeba było ten wężyk pod kabiną puścić. Ja bym go, kurde, nie wiem czy pod kabiną go nie puścić, Mateusz, jak ten do fanfary co tu idzie. Tylko, zaraz będzie próba. Tylko weź go teraz przeciągnij tu. Wózeczek i jada. No i zaraz, no i co? Zaraz pumpujemy, przeciągniemy, sprawdzimy pierw na sucho, nalejemy wody i pojedziemy się pluskać na łąkę. Bo jest dzisiaj też gorąco, powiem wam. Ty, nie? To jutro na sobotę akurat 35 stopni, to prysznic na polu będzie chyba można brać. Chłopie, ja jutro nad jezioro jadę. Prawidłowo. Odpocząć też trzeba. Zresetować głowę. Dobra, Mati. Plan, szybko, raz, raz. Albo wózeczek mi dajesz, kładę się i go... Jak go? No, no to co, ty pod spodem go tam puścisz? No co ty, Mati? Tu trzeba pod kabiną centralnie, jak ten wąż idzie od fanfary. No to tu chcesz czy ja? No tak, no gdzie pod kabiną go puszczać? To nie starczy mi węża, tu jest ten, jak ten idzie podłączony. I tyle. Do tego wariata. Dobra. Dobra, drodzy widzowie, wąż jest przeciągnięty, mój pomagier tutaj mi trytkuje, na razie to tak będzie, zaraz pojedziemy sprawdzić wszystko. Nie, majster? Oczywiście. No, wchodzę tam. Pierwsze tankowanie beczki, na razie tak tankujemy, później się na spokojnie jakąś przejściówkę czy coś się dorobi, także na spokojnie, na razie byleby to zatankować. No i uruchomić, zobaczyć jak się to obsługuje, żeby później żartów nie było. Żeby żartów nie było, że przyjdzie nam co do czego, że przyjdzie nam polewać coś, a my nie umiemy tego uruchomić, nie? Czy to będziesz kombajnista, to ja będę strażak z Bartkiem. Kurwa, ja pierdolę. Tylko, że ja zawsze pierwszy wyskakuję. Lepiej, żebym tego nie musiał używać. Dobra, drodzy widzowie, robimy pierwsze podłączenie beczki Max Metal, uroczyste.
Zaliśmy trochę gazu. Czemu to opuściłeś? Ty, a gdzie guma stąd? Wąż jest, powiem wam, drodzy widzowie, bardzo długi, co pozwoli nam stać z daleka od zagrożenia. Nalaliśmy 3/4 beczki, rozmawiałem z producentem tej beczki i mówił, żeby najlepiej zalać takie 3/4, 900 litrów gdzieś nawet, i żeby została poduszka powietrzna, tak on to nazwał, i właśnie tak zrobiliśmy. Sprężara bije powietrze. No to nie odkręca. No nie, no to idź tam trzymaj tego węża, a ja tu odkręcę. O, kierownik gospodarstwa idzie na sprawdzenie. Tu mamy taki zaworek. Dawaj w naszą stronę, no ej, dawaj w to. Już? Czekaj, gazu da. Albo ty, a weź tym pokręć. No tu już jest na maksa, czekaj. Powietrze jest nabite. I co? Co? Oczywiście, drodzy widzowie, żebyście źle nie zrozumieli, to jest tylko takiego pierwszej interwencji doraźnego, takiego gaszenia. To nie jest oczywiście... Otwarte na dole? Tak. To nie jest żaden wóz strażacki, ani wóz strażacki, nie? Ja. To ma tylko na pierwszy strzał szybko. Dawaj, lej. Woda na... Czekaj, bo telefony dzwonią. Halo. Co? Halo. No zaraz. Zaraz wejdę. No coś tam leci, dobrze jest. Mateusz Bednara myje. Mateusz... No zaraz podejdę. Ale no się ubrudził od stania. Ubrudził się strasznie od stania, Bednar. Jest dobrze, może tam i ciśnienie trochę podkręcić. Może mieć, zobacz, ciśnienie jeszcze. Dobra, drodzy widzowie, pierwsze testy beczką zaliczone, wszystko pięknie działa, z tym, że tylko ten wąż od powietrza wymienimy na nieco grubszy. Będę miał chwilę, to zrobię, ale tak czy siak wszystko działa tak, jak należy. Nie ma ty? Oczywiście. Też tak uważasz? Myślę, że na pierwszy mały ogień beczka zda egzamin. No, tak, że wszystko działa elegancko, tak jak mówiłem. Tego ognia nie było. Lepiej, żebyśmy tego nie używali. Tylko żebyśmy... Ewentualnie, żebyśmy spluskać tym, jak jest upał. Dokładnie, żebyśmy na koniec żniw mogli się polewać. No, no. Tak czy siak mówię, wszystko działa, tylko ten wąż później się wymieni na nieco grubszy. Dobra, drodzy widzowie, dogrywam to teraz telefonem, także nie wiem, jaka to będzie jakość nagrania, ale tak, o Jezu, zdyszałem się. Trochę przerobiliśmy, Bartek kupił wąż 20-barowy do 20 bar, kupił mi też taki trójnik, także ja sobie tutaj, także kabelek do dmuchania cały czas będę miał podłączony. Tutaj teraz zamontuję końcówkę męską do tego węża, żebym mógł sobie tutaj w tą końcówkę żeńską wpiąć. Wąż poprowadziliśmy pod kabiną, przyprowadziliśmy go. Pociągnięty on tutaj jest, jak widzicie, i będzie on pod maską. I wyciągnęliśmy go tutaj. Tutaj założyliśmy końcówkę żeńską i teraz będziemy ten wąż
będzie cały czas sobie tutaj, on mi tu nie wypadnie, nie ma takiej możliwości, żeby on tu wypadł. No i teraz sobie złączymy ten wąż z tą końcówką, drugim wężem, no i tak to będzie wyglądało. Także troszeczkę to przerobiliśmy, moim zdaniem jest teraz o wiele, wiele lepiej zrobione. Ciornik się uszkodził, muszę go teraz ładnie tu wyrzeźbić. Zamaluje się szprejem na czarno i będzie git, szpachel machel u Michała. Michał Anioł. A ty to jest perfekt. Słynny rzeźbiarz. To jest perfekt. Później się ładnie gąbką to, tak Mateusz powiedział. W każdej formie rzeźbi, drodzy widzowie. Beton, wosk, w drewnie. Trochę beton źle rozrobiony jest. W lodzie. Ale daje radę. Chłopak zawsze sobie da radę. Jest potencjał. I teraz pod spodu trzeba, kurczę, podlepić go. Chłopie, wychodzi ci to. Ty, no normalnie jestem pod wrażeniem. Chłopie, jak ja za łebka mieszałem sobie piasek z wodą i murowałem cegły, to jeszcze tego ludzie nie robili. Dobra, za bardzo go nie gładź, weź lepiej mu tam narzuć, a później się wygładzi. Dobra, bo tu jeszcze trzeba. O, i tak tylko delikatnie. O, dobra, dobra, już go tak nie pieś. Nie wiesz, że jak się szpachluje, to też na kilka razy? Za pierwszym razem to nigdy nic. No nie, no to muszę trochę. Robi. Dobra, spod spodu nie będą widzieli. Tak, a właśnie widzowie będą wiedzieli, że od spodu jest źle zrobione. I tu, widzicie, drodzy widzowie, tu ten narożnik muszę wy... O, tu patrz, tu. Dobra, zostaw. Wyrzucić. Chłopie, jak ty dajesz tu szpachelką? Widzicie, drodzy widzowie, śmiali się ze mnie koledzy. Daj tą kamerę wyżej, bo nie wiem, czy widać. Że z przodu woziłem, kieł taki miałem założony, nie? I się śmiali ze mnie, jak to wygląda, co to jest i w ogóle zdejmij to, bo nie idzie nic podpiąć z przodu, za zaczep nie idzie nic założyć. A właśnie było po to, że jak jest obciążnik opuszczony i nie widzę kła, to wiem, że trzeba go podnieść. Później to zdjąłem i się wydarzyły takie cyrki. I to nie mój pierwszy obciążnik taki jest. A jak z fabryki. Jak z fabryki. Chłopie! Ty normalnie powinieneś odcisnąć tu swoją dłoń, ja myślę. Twarz. Chłopie, co ty, bo to zaraz będzie ten. Jak na plaży w Międzyzdrojach. O! Ale jak wiatr. Patrz, amator się zakopał. Kwaśnych jabłek. Dobre, jest gicior.